Cześć, siemanko. Witajcie w kolejnym odcinku z Here's Your Grace. Pewnie to będzie jeden z ostatnich odcinków. Czy ostatni jeszcze nie będzie, ale jeszcze pewnie jeden albo z dwa odcinki oprócz tego. Dobra, co my tu mamy? Mamy kolejne osoby, które do nas przyszły. Jedna rzecz trochę mnie tu niepokoi, bo pomimo tego, że opłaca mi ich, to ani generała nie widzę, ani łowcy. Czyżby jakiś błąd gry? Ciekawe. No nic, w każdym bądź razie mamy to, co mamy. Zobaczymy, co to jest. Asalia, wieśniak. To też wieśniak. Dobra, to Orlando. Mamy! Kit! I kanteria za królewską zasłoną. Tom pierwszy to prawdziwa sensacja. Absolutny bestseller. Wszyscy królowie i lordowie zapraszają mnie do deklarowania wiersza na żywo. Deklamowania. Nie mamy wyboru, wasza wysokość. Musimy kontynuować, stworzyć więcej, napisać więcej. Ludzie chcą czytać o królewskich intrygach, bitwach i kłótniach, ale przede wszystkim chcą czytać o pikantnych szczegółach. Ech, ludzie są dziwni, prawda? Nie ja. Ja po prostu dostarczam to, czego chcą ludzie. Jestem czystym odbiciem ich najgłębszych, najbardziej prymitywnych pragnień. A tak przy okazji, wasza wysokość. Wasza część zysków, wasza wysokość. W końcu gracie główną rolę. 14. O, dwa razy po 14. Mamy 102 złota. Elegancko. Wieśniak. Wasza wysokość, zbadaliśmy przyczynę epidemii. Okazało się, że wioska w górze rzeki przerzuca wszystkie swoje odpady do wody. Zanieczyszczona rzeka przypływa następnie przez inne wioski. Używamy tej wody do gotowania i picia. Próbowaliśmy rozmawiać z ludźmi w tej wiosce, ale oni nie słuchają. Nie obchodzi ich to, bo oni mają czystą wodę. Wasza wysokość, proszę. Musicie nam pomóc. Generała nie wyślę. Powinien być, a go nie ma. Więc nie wiem. Tak się zastanawiam. Tam dostaliśmy dwa razy po 14, tak? Mamy 102. I mamy dwa elementy do ulepszenia. Czyli tam było ile? 90 z tego, co pamiętam. Ulala. Jak tutaj decyzję podjąć? Może byśmy mu zapłacili za to studnie? Dobra, chyba tak zrobię. Mam nadzieję, że to nie będzie błąd. Ale już na razie nie idzie to po mojej myśli, bo chciałem wysłać generała, który mi się tutaj nie pojawił. No dobra, trudno. Zróbmy to. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Weź to złoto, zbuduj studnię, która łączy się z innym źródłem wody. Dziękuję, wasza wysokość. Wiedziałem, że wy wymyślicie jakieś sprytne rozwiązanie. Teraz będziemy mieli własne źródło wody i nie będziemy musieli martwić się sąsiednimi wioskami. Dobra, Salia, co ona chce? Ojcze, czy możemy spotkać się w ogrodach, kiedy znajdziesz trochę czasu? O co chodzi? Proszę, przyjdź do ogrodów, wszystko ci wyjaśnię. Aha, pytanie, co to będzie? Dobra, dwie osoby. Wasza wysokość, nasz pastor jest chory. Od wielu dni ma wysoką gorączkę. Nie wiemy, co robić, wasza wysokość. Nie mamy niczego, kto mógłby odprawić nasze cotygodniowe czytania. Bogowie wyślą nas wszystkich do piekła, jeśli nie odprawimy naszej mszy. Boimy się, co może się stać, jeśli gorączka zabierze go na dobre. Pomóżcie nam, wasza wysokość. No wiedźmy wam nie wyślę, to na pewno. Złota wam już po raz kolejny nie dam. Znaczy po raz kolejny, no już drugi raz w dniu dzisiejszym. Więc cóż, nie mogę pomóc. Nie tym razem. Nasze zasoby są ograniczone. Dlaczego ty lub jeden z innych wieśniaków nie odprawisz mszy? Ale wasza wysokość, nie możemy. Tylko godni mogą łączyć się z bogami. Jestem pewien, że coś wymyślisz.
padło. Niech bogowie mają ciebie i twojego pastora w swojej opiece. Będziemy mieć nadzieję na lepsze, wasza wysokość. Nie wiem, co jeszcze możemy zrobić. No cóż, nie każdemu się da pomóc, jakby to było. Więc, no cóż, co ja poradzę. Wasza wysokość, słyszałam, że rozdajecie zapasy do robienia marzanny. Czy Bransa też może na nie liczyć? 25 sztuk. Ha. Dobra, masz, trzymaj. Weź je, ale to jest ostatnia partia, którą daję. Nie wracaj po więcej. Jasne, wasza wysokość. Okej. Okay. Dobra. Tutaj nic po nas. Zobacz, gdzie my mamy tutaj odwiedziny. Oczywiście do naszej córki. Salia. Tak, ojcze? Chciałaś mnie widzieć. Co się dzieje, Asalio? Odchodzę, ojcze. Ja i Maja będziemy podróżować po świecie. Widziała już jego połowę, a drugą chcę zobaczyć ze mną. Jesteś za młoda, aby tak odejść sama. Pozwolicie Lursuli poślubić Iwo, koronnego księcia? Jak to się dla niej skończyło? Asalia, to niesprawiedliwe. Nie chcę takiego losu. W jaki sposób mój wybór jest gorszy niż utknięcie z potworem? Lorsuli nie było dane wybrać i nie była szczęśliwa. Jeśli ta decyzja nie skończy się dla mnie dobrze, to przynajmniej umrę usatysfakcjonowana, wiedząc, że była to moja decyzja. Myślałem, że może Maja urodziła się po złej stronie gór, ale teraz zdaję sobie sprawę, że to ja urodziłam się po niewłaściwej stronie murów zamkowych. To życie nie jest dla mnie, to nie jest to, kim jestem. Wiesz, lepiej niż ktokolwiek. Ojcze, nie pasuje do życia w zamku. Nie chcę przestrzegać zasad, nie chcę uczestniczyć w bankietach ani nosić pufiastych sukienek. Chcę jeździć konną, zwiedzać świat i eksplorować wszystko, co znajduje się poza tymi murami. Maja pomogła mi odkryć, do czego jestem zdolna. Mogę być tym, kim ich chcę. Ojcze, proszę, nie zamykaj mnie w tych ścianach. Muszę iść, ojcze. Maja czeka na mnie z końmi przed zamkiem. No tak. Możemy jej pozwolić, albo też nie. Ale po tym, co tu powiedziała, to dość mocno mnie do tego przekonała, żeby jej pozwolić. Niech decyduje o swoim losie. Podejrzewam, że jakbyśmy się nie zgodzili, to pewnie i tak by uciekł. Dobrze, niech zatem idzie. Pamiętaj, aby pożegnać się z matką, złamiesz jej serce, jeśli tego nie zrobisz. Nie zapomnij wysłać czasami listu do ojca. Niech przynajmniej lekcje pisania nie pójdą na marne. Będę pamiętać, ojcze. Dziękuję. Uściskaj Cedani ode mnie. I... O, jakie to... urocze. Uważaj na siebie. No cóż. Dobra, rada izby. Królewska sypialnia. Tu będzie Cedani, tu będzie żona. Może tak, może najpierw do żony pójdziemy. Chociaż ona tu powinna przyjść już, w sumie. Kochanie? Uciekła z Mają. Właśnie z nią rozmawiała. Nie rozumiem, jak mogłeś pozwolić jej odejść? Jest taka młoda. Jak ona sobie poradzi bez nas? Gdzie będzie spać? Co będzie jeść? Nie wiem, co ja bym zrobiła sama, a co dopiero tak młoda dziewczyna jak ona. Tego sobie życzyła. Jest mądrą dziewczyną. Wiesz, że nienawidziła tego miejsca. Nigdy nie byłaby szczęśliwa, poślubiwszy jakiegokolwiek księcia lub króla. Chciałem tylko, żeby była szczęśliwa. Nie martwisz się o nią? Oczywiście, że się martwię. Ale trzymanie jej tutaj tylko dlatego, że się martwię, byłoby samolubne. Wie, że może na nas liczyć, jeśli będzie nas potrzebować. Poza tym jest z Mają. To mnie nieco uspokaja. Nigdy nie sądziłam, że wszystko potoczy się w ten sposób. Wiem, kochanie. Ja również. O, no to ciekawie się to
wszystko tutaj układa. Dobra, zobaczmy. W porządku, zostanę tu, jak zwykle, zresztą. Teraz jeszcze Cydanie musimy poinformować. Wasza wysokość? Moja siostra opuściła zabieg. Będzie podróżować po świecie z Mają. Dlaczego miałaby mieć... Miałaby mnie zostawić? Najpierw Luli, teraz Asalia. Dlaczego wszyscy mnie zostawiają? Ja cię nie zostawiam. Nigdy cię nie zostawię. To nie twoja wina, Cydani. Asalia chce jedynie zobaczyć większy kawałek świata. Będziemy za nią bardzo tęsknić, ale obiecała, że nas odwiedzi. Dobrze, ojcze, ale obiecaj, że ty nigdy mnie nie opuścisz. Obiecuję, nigdy cię nie opuszczę, kartofelku. No dobra. Do zobaczenia później, kartofelku. Dobra, wracamy. O, teraz tak. Żadnych agentów widzę nie mamy, niestety. Więc cóż, lecimy dalej. Powinienem mieć tu agenta, co najmniej jednego. Ajajaj. Nie wiem, co się wydarzyło. Ale mamy tak. 70 zł mamy, więc ja na pewno to wykupuję. Czyli wzmocnioną bramę. To jest jedno. 47 tydzień. A na 48 chyba będziemy dalej oszczędzać. Wydaje mi się. ...51. Wtedy będzie mi stać już na balistę. Więc chyba tak zrobimy. I tutaj powinienem jeszcze to mieć do końca. Okej. Okay. 26 nam zostaje. Okej. Okay. Zapisz, kontynuuj. Tydzień 48. Oho. Co my tu mamy? Alena, żołnierz, wieśniak. Tu mamy gołębia, który przyleciał. Moi ludzie mówią, że armia Iwo jest od nas odległa o jakieś 2 tygodnie. Marszu, wasza wysokość. Armia króla Fabiona znajduje się w odległości około 5 tygodni marszu. Co oznacza, że nie przybędą na czas, aby odeprzeć atak Atany. Powinniśmy być w stanie wytrzymać, aż tutaj dotrą. Mamy nadzieję, że damy radę zaskoczyć Iwo. Musimy zachować jak najwięcej zasobów. Wiem, Andri. Mamy jeszcze 2 tygodnie na przygotowanie. Dobra, jeżeli chodzi o skrzynki, to już jest na full, więc okej. Okay. Co mi ten gołąb przyniósł? Poszukiwane. Każdy, kto zobaczy wiedźmę, ma obowiązek skontaktować się z najbliższym posterunkiem straży. Jeśli straż jest nieosiągalna, uznaje się za sprawiedliwe osądzenie takich osób osobiście. Szczególnie podejrzane są kobiety żyjące samotnie na obrzeżach miast i wsi. Kobiety o czarnych włosach częściej parują się nieczystymi praktykami, jak również kobiety, które wyjątkowo pociągające. Kolejną cechą wiedźmy jest posiadanie oswojonego zwierzęcia. Przykładem może być lis, wiewiórka, a w szczególności czarny kot. Kurde. Wiedźmy i wszelkie diabelskie praktyki są zabronione i karane. Będą śmiercią przez powieszenie lub oczyszczający ogień. Tylko Bóg może ich osądzić. Z rozkazu i za podpisem króla Iwo, syna Talisa, króla Atany. Kontynuuj. Iwo używa Lorsuli jako przykładu? Właśnie. Czy on nie ma dość? Naprawdę, jakiś potwór z niego jest. Wasza wysokość, przygotowałam pastę z miodu i maku dla ducha wodnego we wsi. To powinno trzymać potwora z daleka, zazwyczaj nienawidzą miodu. Woda może smakować nieco słodko, ale to minie za kilka tygodni. Okej. Okay. Żołnierz. Wasza wysokość. Niedźwiedź w izbie rady. Co się dzieje? Czy Cydani jest bezpieczna? Co się dzieje stało? Słudzy usłyszeli odgłosy dobiegające z izby rady, ale wszyscy są zbyt przerażeni, aby tam wejść.
Chodźmy szybko. Aha, co nam szczurec... Co nam córeczka zrobiła? Cedani, wszystko w porządku? Nic mi nie jest, ojcze. Wszystko w porządku. Po prostu się bawiliśmy. Wojtek jest za duży i nie zauważył, że na coś wpadnie. Wiedziałem, że to był zły pomysł. Musimy go uśpić. Łowca! Nie! Jest bezpieczny. Proszę, nie zabijaj go. Dobra. Ale nie dostanie... Ale nie dostanie kolejnej szansy. Jeszcze jeden wypadek i sam go uśpię. Nie zrobi już nic złego. Obiecuję, ojcze, wasza wysokość. Okej. No dobra, to chyba łagodną widzę narobił. Przysięgam, znów jestem bliski omdlenia. Mam nadzieję, że niedźwiedź nie sprawi więcej kłopotów. Patrzmy, mamy coś jeszcze z nią do rozmawiania? Wasza wysokość? Nie, nie mamy. Okay. Misio? Zaryczy? Oczywiście, że zaryczy. Dobra, idziemy. Jeszcze królewska sypialnia jest, dobra. Najpierw tu zakończmy. Wasza wysokość, nie mam innego wyjścia, jak zwrócić się do ciebie o pomoc. Nasza wioska została porzucona. Nasze ziemie nie rodzą już plonu. Zostaliśmy zmuszeni do przeprowadzki. Ale ja, moja żona i trzej nasi chłopcy postanowiliśmy przeprowadzić się do miasta. Spróbować naszych sił na rynku. Moja żona świetnie radzi sobie z tkaninami. Mogłaby szyć ubrania dla każdego. Ale w drodze tutaj zatrzymali nas bandyci. Ukradli wszystkie jej narzędzia, a także nasze pieniądze i jedzenie. Żebraliśmy we wsi przez kilka dni. Ale nie mamy wystarczająco, żeby zapłacić za jedzenie. I nie mamy możliwości zarobienia więcej złota. Czy jest coś, co możecie zrobić, aby nam pomóc, wasza wysokość? Witamy w naszym mieście. Przykro mi, że miałeś tak trudny start tutaj. Weź to złoto. O kurde. Wiecie co? Chyba niestety, ale ja mu nie pomogę. Generała nie jestem w stanie wysłać. Złota nie za bardzo mu te dawać. Dobra. Przykro mi za to, co się stało, ale nie mogę kontrolować dróg. Zawsze są pełne bandytów. Polują głównie na kupców. Spróbuj zaoferować swoje usługi w polu. Jestem pewien, że lokalni rolnicy potrzebują pracowników. Jasne, wasza wysokość, spróbuję to zrobić. Och, przynajmniej próbowałem. Chyba zadowolenia spadło. No trudno, no niestety. Nie wszystko się da. Dobra, tutaj nic. No to możemy tylko... A nie, zaraz. Mamy iść jeszcze do żony. Uczynimy więc to. Kochanie. Ten niedźwiedź rośnie dość szybko. Nie wchodź do izby rady, dopóki służący tam nie posprzątają. Co się stało? Czy cydzanie wszystko w porządku? Nie jest radna, prawda? Nie, kochanie, wszystko jest w porządku. Po prostu się bawili, przewrócili półkę z książkami. Teraz przewraca półki z książkami, następnym razem zepchnie cedani ze schodów. Musisz się uspokoić, kochanie. Już niedługo będziesz rodzić. Jak mam się uspokoić? Moja córka bawi się z niedźwiedziem. Nic się im nie stało. Za bardzo się martwisz. Przepraszam, ale jak możesz mi się dziwić? Kiedy dziecko się urodzi po bitwie z Ataną, nie chcą tu widzieć tego niedźwiedzia. Naturalnie, może znajdziemy kolejnego kota. No dobra. Rada izby jeszcze. Wasza wysokość? Okej. Narobił tu dużo bałaganu.
Wasza wysokość, obiecuję, to już się nigdy więcej nie powtórzy. Był jedynie taki podekscytowany. Ja, tak naprawdę to było to bardzo śmieszne. Nie, to nie było śmieszne, Cedalni. Oboje okropnie mnie wkurzyliście. Twoja matka również bardzo się o ciebie martwi. Udało mi się ją przekonać, by na razie pozwoliła ci zatrzymać niedźwiadka. Wiem, że nie masz wielu przyjaciół na zamku, ale wkrótce się to zmieni, zobaczysz. Mam wielu przyjaciół. Tyle, że z jakiegoś powodu wszyscy umierają. Czy jestem złą przyjaciółką, ojcze? Oczywiście, że nie, Cedalni. Twoje zwierzątka mają po prostu wyjątkowego pecha. Staram się bardzo dbać o Wojtka. Spójrz na jego lśniące futro. Cieszę się. Czeszę je codziennie. Tak, Cedalni jest bardzo przystojnym niebisiem. No dobra, do zobaczenia. Wracamy. Więc tak, tu nie mamy nikogo do wysłania, niestety. Więc tak, do zamku. Let's go. Okej, mamy 39. Może tak, ja tylko generała sobie odstawię. Nie będę go brał, żeby trochę zarobić na tę balistę. No i cóż więcej. Który to jest tydzień? 48. Dwa tygodnie do oblężenia zostały. Mam nadzieję, że zdążę z balistą. Więc zobaczmy, co dalej. Zapisz, kontynuuj. Tydzień 49. Aha, dobra, widzę, kupiec jest, wieśniak, najemnik, okej. Dobra, ich mamy, widzę, dobrze. Wasza wysokość, słyszeliśmy o nadchodzącej bitwie. To idealna szansa dla nas, by zdobyć złoto i okazja dla was, aby uzyskać pomoc. Jesteśmy najemnikami 22 wykwalifikowanych mężczyzn do waszej dyspozycji za jedyne 16 sztuk złota. Co powiecie? Nie jestem zainteresowany, niestety. Albo stety. Za 2 tygodnie wrócicie. No to akurat na bitwę wrócicie. Okej, co my tu mamy? Wieśniaka. Wasza wysokość. Sutnia została zbudowana. Teraz jest jeszcze lepiej. Nie musimy chodzić do rzeki. Chciałem tylko powiedzieć dziękuję. W wiosce wciąż niektórzy są chorzy, ale powoli im się polepsza. Wiedziałem, że razem możemy rozwiązać ten problem. Cała wioska zebrała się, aby świętować zbudowanie nowej studni. I wszyscy świętowali, śpiewali piosenki dla króla. Pochlebia mi to. Mam nadzieję, że wszystko wkrótce wyzdrowieje. Jeszcze raz dziękuję, wasza wysokość. Zadowolenie pójdzie do góry? Nie. Dobra, kupiec. Prowadzę mały interes, wasza wysokość. Mogę wymienić wasze zasoby na złoto. Powiedzmy, 25 zasobów za 18 sztuk złota. 25. Dogadamy się? Oczywiście. Zasoby raczej... Już tam wszystkie skrzynki mam zapełnione, więc mogę je wymienić. Złoto teraz bardziej się przyda, jak najbardziej. 18, mam 66, będzie mi stać na tamto. Doskonale. No i tu będzie wszystko. A za jakiś czas, okej. Okay. A to już nie w tej edycji gry na pewno. To tu mamy wieśniak, wieśniak. Wasza wysokość, jesteśmy gotowi na konkurs. A, dobra, czyli to te marzany całe. Hej, chodź tu. Już. Okej. Staraliśmy się jak najlepiej. Zbudowaliśmy naszą marzannę z najlepszych tkanin na rynku. Pomogli nam najlepsi rzemieślnicy. Kupiliśmy najlepszą nić. Do dekoracji użyliśmy marchewek i jabłek. Aha, czyli to ci użyli najlepszych materiałów, jakie tylko były na rynku dostępne. Okej. Okay. Wietrew. Zbudowaliśmy naszą marzanę z naszymi dziećmi. Dlaczego nie wygląda aż tak starannie? Ale bardzo miło
z miłą spędziliśmy czas. Zorganizowaliśmy wydarzenie dla dzieci w wiosce. Wszystkie nam pomagały. A potem wszystkie dostały gorącą zupę. Barwiliśmy własną tkaninę, wyciągiem z jabłek i cebuli. O kurde. Czyli to jest ręczna robota. Do tego zatrudnili. Bardziej bawili się z dziećmi, robiąc te marzanne z sercem. Bransa. Zbudowaliśmy naszą marzannę, jak głosi tradycja, z siana, ale także z jedzenia i zapasów, które nam daliście. Można zobaczyć zboże i jabłka. Myślę, że wyszło niesamowicie. Wasza wysokość, nadszedł czas. Wybierzcie ulubioną marzannę. Wszyscy włożyliście wiele wysiłków w przygotowania tych kukiełek. Wszystkie są niesamowite, ale zwycięzcą jest... No właśnie, teraz muszę wybrać, która... nie wiem, w obecnych czasach chyba już marzanna nie jest aż tak... wydaje mi się przynajmniej... spotykana, w sensie, że ją się topi. Kiedyś na pewno coś takiego było bardziej. Może się mylę. I tu mi się wydaje, że chyba bym ocenił na wygraną właśnie tych, co się bawili rodzinnie po prostu. Tutaj była najlepsza. Tutaj dostali od nas po prostu i zrobili tradycję taką tradycyjną właściwie marzannę. Więc zróbmy to. Teraz tak, który to jest kolor? Czerwony to jest ta, pomarańczowy to jest ta i niebieski to jest ta. Czyli co by wychodziło, że to jest pomarańczowy, czyli ta. Rozumiem. Oj, baka. Wasza determinacja i fakt, że zaangażowaliście dzieci, są niesamowite. Nie zapomnijmy, że te wydarzenia są po prostu, aby wspólnie świętować nadejście wiosny. Ale nie aby walczyć ze sobą o najlepszą marzannę. Gratulacje, Wietrzew. Dziękuję bardzo, wasza wysokość. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Jestem wdzięczny, że jesteście rodzinnym człowiekiem. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, paląc je. Dziękujemy za wspaniały czas. 5 zadowolenia, super. I za udział w konkursie, wasza wysokość. Nie ma za co. Sam też dobrze się bawiłem. Dobra, ludzie. Palmy je i pożegnajmy zimę. Chociaż za oknem to ja nie widzę, żeby była zima. No ale okej. Okay. Wieśniak kolejny. Wasza wysokość, część naszej wioski została podtopiona. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale nasze domy zostały zdewastowane. Przydałoby się trochę złota, aby kupić materiały na odbudowę naszych domów. 12 sztuk złota i generał. A nawet generała nie mam obecnie do dyspozycji. Czekajcie. Co by tu zrobić? Ale chyba zapłacę mu. Tak, zapłacimy. 12 sztuk, będę miał 54, tam tu było po 40. Dobra, wystarczy. Nas również ostatnio dotknęły powodzie. Oto 12 sztuk złota. Powinno to wystarczyć do zdobycia wymaganych materiałów. To jest najwspanialsze z waszej strony, wasza wysokość. Dziękuję wam. No dobra. Mamy dwóch agentów, to jeszcze poślamy ich na po ludzi. A co my tu mamy? Sypialnia, izba. Pa, 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 pa. Zobaczmy tu. Co my tu mamy? Zadani. Wasza wysokość? Następne tygodnie będą trudne. To jest tydzień 49. Mam nadzieję, że ja tam to zdążę jednak wybudować. Będziesz musiała zostać z matką, więc ty i Wojtek musicie zachowywać się po prostu idealnie. Dlaczego muszę zostać z matką? Armia wkrótce będzie u naszych drzwi. Wojsko? Nie pomyślałam o tym. Nie sądzę, aby Wojtek mógł walczyć z całą armią. Wasza wysokość, do tej pory trenowałam go tylko na tajnego agenta. Och, ty kartofelku, kocham cię, wiesz? Wiem, tato, tak się... też cię kocham. Przyjdę do ciebie później, zaopiekuj się swoją matką.
O, dobra, tu już nic więcej nie mamy. Jeszcze tutaj wrócę. Tam to się coś czuję, że to będzie rytuał. Mapa. I teraz tak, co my tu mamy? Co to jest? Wędząca choroba. Tu mi się wydaje, że wysłałem. To było gdzieś pod koniec właściwie. Wędząca choroba. Czemu to jest dwa razy? Okej. Okay. Wędząca choroba jest. Wygląda na to, że dotyk królów zawił ten. Eryk przekonał się do własnej skóry, że to wędząca nie ma co się śmiać. Dobra. Wyślemy tam. Tu generała nie mamy, wiedźmy możemy pozwać. Okej. Okay. Kogo tam jeszcze? Dobra. Może to jest obok jeszcze wrowa. Podtopiona wioska. O właśnie, to jest to. Król posłuchaj pomóc poszkodowany, dałem sobie. Dobra, to tutaj myślemy. Łowce. Okej, okay, super. Wstańmy. No, idź rzesz. To co jest? A, okej, okay, dobra, poszedł. Co nasza żona chce? Kochanie? To może. Jesteś pewna, że tego chcesz? Oczywiście, że tak, kochanie. Po prostu czuję, że musimy spróbować. Trochę się boję. Powierzyć swoje życie wiedźmie. Kto wie, co ten rytuał mi zrobi. Nie musimy tego robić. Musimy. Nie ma innego sposobu, aby upewnić się, że będziemy mieć syna. Po prostu bardzo się martwię. Nie chcę, żeby coś stało się ani tobie, ani naszemu dziecku. Jeśli będziemy przygotowani, wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. Jak się w ogóle czujesz? Okropnie i ciężko. Nie mogę się doczekać, aby urodzić to dziecko. Wkrótce wszystko się skończy, kochanie. Bądź silna. Dziękuję, najdroższy. Lepiej odpocznij. Będę w sali tronowej, jeśli będziesz mnie potrzebować. A jeśli nie, to przyjdę, kiedy będziesz gotowa na rytuał. W porządku, do zobaczenia później. Okej. Okay. I tu jeszcze coś mam. Niby. Ale co ja tu mogę mieć? Ona coś chce? Nie. Niedźwiedź? On tylko zaryczy. No właśnie. Tutaj to nic, bułka z książkami. Tu nic nie ma. Poroże jelenia. No, to też nie. Nie, to nie wiem, o co tu biega. Dobra, zobaczymy, czy pozwoli mi dalej pójść. Więc to. Okej. Okay. Jeden tydzień. Więc teraz tak, mamy ile? 52. Od razu to kupuję. Nie ma żadnego ale. Podejrzewam, że to jest ostatni moment na jakiekolwiek zakupy, więc mamy ulepszenia wszystkie. A, no i tutaj jest złota 12 raptem. Więc cóż. Tyle. W temacie. Generałów chyba wszystkich zostawię. Na ten moment. I lecimy dalej. Która to jest? 34 minuty. Tutaj tak się zastanawiam, czy dalej iść, czy nie iść. Dobra, pójdziemy dalej. Nie będę tego wydłużał. Był poprzedni odcinek dość krótki, więc ten będzie troszeczkę dłuższy. Kontynuujmy. Król Eryk i królowa Aurelia postanowili odprawić rytuał. Oj, nie zdążyłem przeczytać z tego całości. Wszyscy już są.
Czy mamy wszystkie składniki? Tak. Podajcie mi grzyby i żałobnik. Zrobię miksturę. Ach, czy możemy się pośpieszyć? Proszę. To bardziej jak pasta, ale powinno działać tak samo. Podajcie to królowej Aurelii, kiedy będziecie gotowi i możemy zaczynać. Będzie lepiej, jeśli przejrzycie książkę, zanim zobaczymy, by zapoznać się z wymaganiami. Zostawiłam ją dla was na krześle. A, nie czytaj żadnej książki. Po prostu zaczynaj. O, ludzie. To będzie ciekawie. To jest ta książka zaklęć. Powtórz zaklęcie, zostaw... Czekajcie, to jest... No, już to wcześniej czytałem. To 3 dni później. Może jest to przyzywanie rodzanic przed urodzeniem dziecka jest ryzykownym przedsięwzięciem, oczywiście. Błagamy o wybaczenie ze względu na to. Dziecko jest ładne i tak dalej. Prosimy, abyście dali nam to, czego pragniemy. Niech. A, to właśnie ta treść cała jest. Niech niebo stanie się czerwone, woda ta. Niech sobie coś to. Niech dziecko, matka, starucha przyjdą do nas, aby spełnić nasze prośby. Dobra. Dobra, zostawmy to. Ciekawa lektura, oczywiście, że ciekawa. Co my tu mamy? Mamy garnek. Kolejny garnek. I jeszcze jeden garnek. aha. Jak się trzymasz? Wszystko w porządku? Jak się czujesz? Jestem cały... Cały, kuźwa. Jestem cała mokra i jestem pewna, że to już nie tylko pot. Zacznijmy to. Wreszcie. Dobra, jeszcze z nią bym chciał pogadać. Pokaż mi konfigurację. Ach, dziecko robi się niecierpliwe. Niedługo musimy zacząć, Ryku. Podajcie pastę królowej i zaczynamy. Dobra. To teraz wiem, że tu trzeba być bardzo skupionym, bo tu się będzie dużo działo. Więc ja to chyba sobie otworzę na kolejnym ekranie zapiski, co i jak trzeba wykonywać. Więc dobra. Jestem gotów. Weź to, kochanie. Pomoże załagodzić ból. Ach, czy to zadziała? Zadziała. Zacznijmy więc. O duchy, o bogowie, o rodzanice. Dziecko jeszcze się nie narodziło, ale musimy prosimy, dołączcie do nas. Prosimy was o względy dla nienarodzonego. Wasza wysokość, słowa. Teraz się pewnie zacznie, kurde. Jeszcze nie czas na nasze przybycie, na wasze. Błagamy, kuźwa, czas jest. Błagamy o wybaczenie, dobra, to. Błagamy o wybaczenie dla za wyzywanie was. Dziecko jej łona jest nienarodzone. To. Prosimy, abyście dali nam to, czego pragniemy. Niech rzeki płyną czerwone, a woda stanie się czarna. O, w mordę jeża. Niech góra pęknie? Tak. Niech męskość naszego dziecka zniszczy góry. Niech dziecko, matka i starucha przyjdą do nas, aby spełnić nasze prośby. Myślałem, że to miało być bezbolesne. Jest! Nie ma jej już z nami. Jak to jej nie ma już z nami? Ale ona się trzepocze. Czy ona jest martwa? Nie. Jej umysł jest gdzie indziej. Gdzieś indziej chyba powinno być. Ponad bólem. Jej ciało najprawdopodobniej będzie umęczone. To ty musisz być teraz silny, Eryk. O, w mordkę. Bez obaw. Dobre duchy, albowiem przyniosimy wam dary. Eryk, teraz szybko. Dwa oleje
Z bukwicy dla starego ducha. Nie, ja to sobie muszę zapisać. Dobra, karteczka jakaś tu jest. Teraz tak, dwa oleje z bukwicy dla starego ducha. Dobra. Zapisane. Jeden olejek z bylicy dla młodej kobiety. Jeden olejek dla młodej kobiety. Dobra, mam. Jedno jajo dla małej dziewczynki i jeszcze jedno dla młodej kobiety. Dobra, czyli tak, jajo, młoda dziewczynka. I jajo, młoda kobieta. Dobra, mamy. Rozumiem. O, aby tylko nic nie spierdzielić. Dobra, bo rozumiem, że w tych garkach będzie trzeba to umieszczać. Mamy książkę, więc... Kociołek z małą dziewczynką. Dobra, co my tu mamy? Dziewczynka, to było jajo. Czyli umieszczamy to, jajo bazyliszka. Jedno jajo bazyliszka, okej. Okay. Kolejny garnek. Kociołek przedstawiający starszą kobietę. Starsza kobieta. Co my tu mamy? Olejek z bukwicy razy dwa. Olejek z bukwicy. Dobra, jest. Jeden olejek, czyli jeszcze jeden. Okej, okay. Umyśl olejek z bukwicy. Jeden olejek z bukwicy. Dobra, mamy. Kolejny garnek. Kociołek przedstawiający młodą... Garnek, ja to nazywam. Zaraz, jak to się garnki podpisane były chyba? A to jest, on pisze, on mówi, że to jest kociołek. Okej. Okay. Kociołek przedstawiający młodą kobietę. Młoda kobieta. Bylica i jajo. Czyli te pozostałe rzeczy. Bylica. Okej. Okay. I jajo. Dobra. To już jest garnek, a nie... Nie ma konsekwencji w tłumaczeniu, to widzę. Okej, okay, to mamy zrobione. Tak więc przechodzimy do kolejnego etapu, rozumiem. Jeszcze raz co było, nieważne. Dobra, zrobione. Jesteś pewny? Tak. Tak. Przyjmijcie te prezenty, ponieważ nie wzywamy was na próżno. O kurwa, co to się dzieje? Czary Mary, hokus pokus się wydarzył. Czy ja widzę? Czy to... Powtarzaj za mną. Nerk va faos ferre. Powtarzaj, czy ja muszę to pewnie wybrać, będę znów pewnie do wyboru. Nerk va futaos ferre. Nigdy o tym nie wspominałaś. Coś nie poszło zgodnie z planem. Musimy improwizować. Aha! ferre. Dobra, to. Nerg va ftaos ferre. For ive as tuo me. O, for ive as tuo mi. For ive... as tuo mi? To to? Kuźwa, to jest popierdzielone. Tuomi. Ring de Cicole das RC. O, Ring de Cicole das RC. To chyba po niemiecku już w sumie jest. RC, dobra, to. Ring de Cicole das RC. Aha. Dzieje się coś? O, jest dziecko! Jupi, jajej, zadziałało! Duchy były łaskawe, wszystko zrobiliśmy poprawnie. O chłopiec, jest! Ach, pozwól mi go wziąć na ręce. Oj. Nazwę cię? O! Dobra, Eryk II, Edward Książę Davern, Ernest Książę Davern. Skoro my jesteśmy Erykiem... Edward, bardziej tak po polsku to chyba brzmi. Niech będzie. Edward, książę Davern. Edward, książę Davern. Książę Davern, mój pierwszy syn.
Masz, przytrzymaj go, Aurelio. Aurelio? Co z nią jest? Ach, żyje. Jestem tu, kochanie. Zadziałało? Przestraszyłaś mnie. Tak, spójrz tylko na niego. Oblężenie krewna. O, ale zajebiście, mamy potomka. Super. A to wiedza się zaczyna. Dobaj. 45 minut. Wiecie co? Ja chyba to oblężenie zrobię całe w następnym już odcinku. Chociaż tutaj nie ma przerwy, ale ja zrobię tu cięcie w materiale i zaproszę was na kolejne i zaczniemy od tego miejsca. Więc zapraszam do kolejnego materiału. Prawdopodobnie to już, pewnie już na pewno będzie to finał. Trzymajcie się, to hej.